zwycięży włoscy oraz bartowy grona. I Krzysztof Bosak. Dobrze. Jeszcze też przy okazji chciałbym złożyć podziękowania ręce Katarzyny Śledź, która jest pomysłodawcą turnieju. No i jak widać, drugi raz z rzędu udało nam się turniej zorganizować i bardzo się cieszymy z frekwencji. Dobrze. Chciałbym też bardzo podziękować naszym sponsorom, których wsparcie pozwoliło nam zapewnić zawodniczkom zwycięskim piękne nagrody. To jest oczywiście sklep z japońskimi kosmetykami Shiawa Sado oraz dobrze znany, ale nowy sklep z ekwipunkiem do sztuk walki, czyli Madake Budosz. Także serdecznie dziękujemy sponsorom. I jeżeli można, przeszedłbym do kwestii technicznych. Tutaj sędziemu głównemu myślę, że tutaj oddałbym głos. Natomiast najważniejsza jest kwestia kategorii początkującej, ponieważ jedna zawodniczka nie dojechała, a mamy tylko dwie zawodniczki. Zostanie rozegrany tak zwany trójmecz, czyli będzie trzy razy sam meczowy. I ta zawodniczka, która więcej sam meczów wygra, wygrywa turniej. Dobrze. I teraz ja bym poprosić sędziego głównego o zabranie głosu. Witam wszystkich. Turniej jest takim turniejem towarzyskim i na przetarcie przede wszystkim, żebyście miały więcej doświadczeń w walkach. Zaczynamy turniej najmłodszych. Niestety odbyła się tylko jedna walka. Później startuje turniej Q. Walki są 3-minutowe. Następny jest turniej Dan. Tutaj już walczymy 4. W grupach walczymy każdy z każdym. Później przechodzimy na halitkę. Po turnieju tam będzie się turniej kwalifikacyjny do reprezentacji, bo jest jeszcze wolne miejsce. I dopiero wtedy przystąpimy do turnieju drużynowego. Życzę wszystkim dobrego ducha, uśmiechu. Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie o tym, że walczymy. Dziękuję. Zaczynamy turniej początkowy.